opublikowano już w urzędowych dokumentach tak zwaną ustawę becikową. Oznacza to, że od 11 lutego można będzie składać wnioski o wypłatę 1000 zł bez względu na dochody. Mimo że ustawa zacznie obowiązywać od lutego, taki wniosek mogą składać nawet rodzice dzieci urodzonych w listopadzie roku ubiegłego. Jedynym kryterium jest wiek dziecka. O pieniądze można się ubiegać do czasu, gdy skończy ono 3 miesiące. Beciekowe budziło emocje nie tylko u tych, którzy oczekiwali dziecka, ale przede wszystkim u polityków. W życie weszły dwie ustawy. Pierwsza, obowiązująca od stycznia, zwiększyła z 500 do 1000 zł dodatek do zasiłku rodzinnego. Wniosek o ten dodatek można składać w ciągu roku od urodzenia dziecka. Stracili ci, którzy złożyli go w grudniu. Pytają, chodzą, niektórzy składają odwołania z prośbą o wyrównanie im wypłacenie dodatkowych 500 zł z tytułu urodzenia dziecka. Także jest zainteresowanie tym problemem i tematyką. Wczoraj oficjalnie opublikowano drugą becikową ustawę. Oznacza to, że od 11 lutego można składać wnioski o jednorazową zapomogę 1000 zł. Można ją dostać bez względu na dochody. Jedynym kryterium jest wiek dziecka w momencie złożenia wniosku. Jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia tak, będą mogły dzieci urodzone jeszcze w zeszłym roku również otrzymać, z tego względu, że ustawa przewiduje, że taka zapomoga jednorazowa będzie należała się dziecku, jeżeli rodzic złoży wniosek do ukończenia przez dziecko 3 miesiąca życia. Czyli wszystkie dzieci, które jeszcze nie ukończą 3 miesięcy do 11 lutego rodzice będą mogli taki wniosek złożyć. W MOPS-ie trwa przygotowywanie odpowiednich wniosków, które będą dostępne od lutego. Pieniądze na becikowe pochodzą z budżetu państwa. Czy łucznictwo i gotowanie mogą mieć ze sobą coś wspólnego? Okazuje się, że tak. Znana restauratorka Magda Gessler odwiedziła w Legnicy klub łuczniczy. Co tam robiła, o tym w materiale Sylwii Raczkowskiej. Magda Gessler w pobliskim Hojnowie nagrywała swój program telewizyjny. Wizyta u legnickich łuczników była jednym z jego elementów. Chcą byśmy uczestników ich programu zabawili w łukach, żeby pokazać, jak się strzela, żeby sobie postrzelali sami, zorganizować jakąś zabawę. Więc mamy jakieś tam balony, mamy tarcze, mamy łuki. Postaramy się im umilić przez jakiś czas, pokazać, przybliżyć łucznictwo, pokazać, jak to wygląda i przy okazji zabawa. Sama Magda Gessler była tak zapracowana, że trudno było ją namówić na rozmowę, tylko takie sceny udało nam się zarejestrować naszą kamerą. Młodzi łucznicy byli zadowoleni, że będą mogli pokazać swoje umiejętności ekipie Magdy Gessler. Pracownicy hojnowskiej restauracji również nie wiedzieli, co ich czeka. Nie wiemy, to niespodzianka, że możemy się tylko domyślić. Czekamy naprawdę z niecierpliwością, ale niestety nie wiemy, jak to wszystko będzie wyglądało, czy to faktycznie ma jakiś związek z łucznictwem. Jak pani Magda zapyta, to jej chętnie pokażecie i objaśnicie, jak to wszystko wygląda. No pewnie, właśnie po to tu jesteśmy. Legnicki Klub Strzelec współorganizował w ubiegłym roku Mistrzostwa Świata w łucznictwie, ale i promocja na ogólnopolskiej antenie telewizyjnej w programie kulinarnym Jest Miła cieszyli się łucznicy.